Witajcie! Z tej strony Michał Oleszczyk, spoiler, master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie przed seansem filmu pod tytułem Studnia i Wahadło. Jest to film Rogera Cormana z roku 1961. Jest to drugi z filmów, jakie Roger Corman zrealizował w serii adaptacji opowiadań mistrza amerykańskiej XIX wiecznej grozy Edgara Alana Poe. Pomiędzy rokiem 1960 a 1964 Roger Corman zrealizował aż osiem adaptacji Poego. Nie wszystkie były wierne, nie wszystkie były nawet adaptacjami Poego, powiedzmy sobie szczerze, ale wszystkie przetwarzały pewne motywy z tej. Prozy. I oto mamy przed sobą film numer dwa po wielkim sukcesie kasowym: Zagłady domu Asherów. Mamy film, w którym w dużej mierze Roger Corman i jego znakomity scenarzysta Richard Matheson wykorzystują formułę, którą wykorzystali wcześniej, wymyślili w filmie numer jeden. Jeśli zajrzycie do opowiadania Poego pod tytułem Studnia i Wahadło, a można to uczynić na przykład w niedawnym świetnym, Polskim przekładzie, niejakiego uwaga, Sławomira studniarza, lepszego nazwiska do tłumaczenia tego opowiadania chyba już nie będzie, to zobaczycie, że to opowiadanie jest bardzo króciutkie to jest zaledwie 10 stroniczek opowiadania, które jest w całości relacją z pierwszej ręki yy, więźnia. Hiszpańskiej Inkwizycji, więźnia Lochu, pieczary, sali tortur, który opowiada nam krok po kroku, jak eksploruje tą ciemną przestrzeń, jak w tej przestrzeni powoli pojawia się światło, i w końcu, jak więzień, nasz narrator odnajduje się przytwierdzony do wielkiego krzesła tortur i widzi zwisające z sufitu wielkie wahadło, które posuwa się w lewo i prawo opada milimetr po milimetrze, a na końcu tego wahadła jest ostrze, zmierzające prosto w stronę śledziony naszego bohatera. Świadomość nieuchronności grozy, nieuchronności śmierci, tego, że każdy milimetr przybliża cierpienie, kaźń i wylanie bebechów, jest tym, na czym Edgar Allan Poe zbudował. Działającą do dzisiaj grozę tego opowiadania, cóż z tego, że w ostatnim zdaniu następuje ratunek w ostatniej chwili, skoro jest mało prawdopodobny i być może, a nawet na pewno, nie wynagradza 10 poprzednich stron grozy i y, dyskomfortu czytelnika? No ale jak takie opowiadanie zaadaptować do kina? Jak z tego właściwie jednego obrazka stworzyć 80-minutową opowieść? Roger Corman na szczęście miał znakomitego scenarzystę na podorędziu, czyli właśnie Richarda Mattesona, zresztą wytrawnego pisarza i scenarzystę z ogromną filmografią, który tak naprawdę użył tej sytuacji, tej właśnie sali tortur z opowiadania Poego do ostatnich 10 minut tego filmu, który zaraz zobaczycie. Wcześniejsza akcja buduje bardzo rozbudowane i też bardzo odchodzące od. Opowiadania połego backstory z Vincentem Priceem w roli głównej, a nawet w roli podwójnej, jak zobaczycie. I tak naprawdę ten film bardzo przypomina pod pewnymi względami zagładę domu Asherów. Mamy tutaj brata w poszukiwaniu siostry, która zmarła z niewiadomych przyczyn. Brat trafia do tajemniczego zamczyska. Vincent Price oprowadza go po tym zamczysku, coś skrywa a resztę za chwilkę sobie yy, obejrzycie. Jeśli czegoś zagłada domu Aszerów, a jest to film, który uwielbiam, nie miała, to nie miała Barbary Steele, wspaniałej brytyjskiej aktorki, diwy horroru, znanej m.in. z kultowej maski diabła Mario Bawy, ale ten drugi film, The Pit and the Pendulum, ma w swojej obsadzie Barbara Steele. Jest ona tutaj tak samo cudowna, tak samo wykrzywiona w, w takim grymasie grozy jak w swoich najlepszych rolach. A zatem Paul i Korman są super. Paul i Corman i Price są genialni, ale kiedy dodatkowo jeszcze mamy Barbarę Steele, to już w ogóle jest fantastycznie. W roli brata poszukującego śladów swojej siostry wystąpił John Kerr, którego fani musicalu i fani kampu mogą pamiętać z pamiętnej klapy musicalowej, jaką był musical South Pacific. Grał on tam główną rolę. Natomiast sama ten, sam ten obrazek, ta sytuacja, tej właśnie sali tortur, która zresztą jest bardzo pomysłowo zaadoptowana w filmie. Okazała się tak płodna i tak inspirująca dla filmowców już w samym opowiadaniu Poego, że jak przyjrzymy się historii adaptowania tego opowiadania, odnajdziemy mnóstwo prób. Już w latach China niemego Alice guy Blaché, czyli reżyserka, pionierka francuskiego, później także amerykańskiego kina, zaadaptowała to opowiadanie. Później m.in. Stuart Gordon, mistrz horroru od Reanimatora, także sięgnie po to opowiadanie. Czeski mistrz animacji surrealistycznej Jan Szwankmajer zrealizuje swoją wersję, krótkometrażową, ale kto wie, czy najbardziej genialnym wykorzystaniem tego właśnie pomysłu tej sali tortur i zbliżającej się Piły... Ach, no właśnie, nie Piły, chociaż pozdrawiam Jigsaw'a, bo seria Piła wiele zawdzięcza studni i wahadłu. Ale nie, najlepszym wykorzystaniem jest, uwaga, odcinek serialu MacGyver, bo w 1989 roku powstał taki odcinek MacGyvera, w którym MacGyver znalazł się dokładnie w takiej sali tortur. Też do jego wnętrzności zbliżało się to mordercze wahadło, no ale jak wiemy, MacGyver z każdej opresji ucieknie. A zatem przed Wami film, w którym Korman poczuł się już absolutnie pewnie, adaptując po jego film Kormanowski i Połowski numer 2: Studnia i wahadło. Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Master podcast do słuchania po seansie. Witam Was przed seansem filmu pod tytułem Opowieści Niesamowite, The Tales of Terror z roku 1962. Jest to czwarty numerycznie film w cyklu ośmiu adaptacji Edgara Alana Poe. XIX-wiecznego mistrza amerykańskiej grozy, jakie w latach 1960-1964 zrealizował amerykański mistrzki na klasy B Roger Korman, który niestety opuścił nas w tym roku w, roku w wieku lat 98, ale tą retrospektywą chcemy oddać cześć jego pamięci. Jest rok 1962, a Korman zdążył już. Nakręcić czwarty film cyklu, pokazuje to jak szybko te filmy powstawały. Opowieści niesamowite, The Tales of Terror to są rzeczywiście trzy nowelki, oddzielone taką bardzo złowrogą narracją analizującą bicie serca i to, jak działa strach na nasz organizm. Te trzy nowelki oparte są na utworach Edgara Alana Poe, ale jak przyzwyczaił nas już Korman, i także jego scenarzysta Richard Matheson. Są to adaptacje dosyć luźne, a opowieść numer dwa w tym filmie jest tak naprawdę oparta aż na dwóch opowiadaniach Poego. Zobaczymy za chwilkę trzy opowieści. We wszystkich wystąpi Vincent Price, który jest taką niemalże całkowicie stałą obecnością w tym cyklu, ale będą to faktycznie trzy oddzielne opowieści z innymi zestawami bohaterów. Pierwsza opowieść została oparta na opowiadaniu pod tytułem Morella, i tak się nazywa w filmie. Druga nowelka nazywa się Czarny Kot i została oparta na opowiadaniu Czarny kot, ale także z, wypo, z wykorzystaniem y, elementów opowiadania y, pod tytułem y, Beczka Montillada. Y, a trzecia opowieść nazywa się Prawdziwy opis przypadku pana Waldemara, co jest o tyle ciekawe, że Waldemar w opowiadaniu Poego zostaje zidentyfikowany bardzo jednoznacznie jako postać polska. Y, jest to krótka wzmianka, ale dla nas jakże Miła. Mamy przed sobą trzy opowieści, ale także bardzo ciekawą obsadę, albowiem to w tym filmie, czwartym filmie cyklu, Korman zdecydował się na wprowadzenie do tego cyklu aktora z bardzo pokaźnym rodowodem ekranowej grozy. Myślę mianowicie o Peterze Lorem. Czyli aktorze kina niemieckiego i austriackiego w latach 30. -tych. Możemy go kojarzyć z takich filmów jak M. Morderca, ale później, oczywiście, był to aktor charakterystyczny w Hollywood y, z tymi wielkimi, wyłupiastymi oczami, z takim wyrazem twarzy, jakby zobaczył ducha, czyli idealny do poego, którego kojarzymy między innymi z y, Sokoła Maltańskiego. Na przykład, on tutaj pojawi się jako bohater, czy wręcz antybohater <laughs> drugiej opowieści, czyli właśnie Czarnego Kota. A za mną Kuki dziękuję, że zrobiłaś to dokładnie wtedy, kiedy prosiłem. Moja kotka Kuki sponsoruje nowelkę Czarny Kot. Chociaż gdyby się wczytała w jej treść, Kuki po prostu widziała tylko film, więc nie wie do jakich okrucieństw wo wobec czarnego kota dochodzi w bardzo nieprzyjemnym i bardzo dyskomfortowym w czytaniu opowiadaniu Edgara Allan Poe. Tam temu kotu dzieją się naprawdę bardzo bardzo złe rzeczy z ręki narratora dodajmy. Tutaj to jest mocno złagodzone, więc myślę, że obejdzie się nawet bez trigger e, warningów. E, Morella jest tym opowiadaniem e, poego, od którego e, tym razem Matheson i Korman odeszli najbardziej, bo w zasadzie wzięli tylko koncept podstawowy, to znaczy takiej władzy matki z zagrobu nad i córką i E, swoim e, mężem. Natomiast Czarny Kot jest w miarę wierny w stosunku do opowiadania, a e, historia pana Waldemara jest no, bardzo wiernym przełożeniem, z wyjątkiem tego, że oczywiście Matheson i Korman nie oparli się i do opowieści całkowicie pozbawionej elementu miłosnego i melodramatycznego. Tutaj jednak dodali ten wątek w postaci pewnego bardzo toksycznego trójkąta, no ale Korman wiedział bardzo dobrze. Że to, się, że to się sprzedaje. Jeżeli w jednej z tych nowelek odnajdziecie scenę palącego się domu, nie powiem w której, jeżeli widzieliście zagładę domu Aszerów, jeżeli wyda się wam, hmm, ta spadająca, płonąca krokwia wygląda bardzo podobnie do tamtej płonącej, spadającej krokwi, to mogę powiedzieć tylko tyle: jest to ta sama płonąca, spadająca krokwia. Czy krokiew? Oh my god, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Tak czy siak, jest to po prostu ten sam materiał. Korman, znany z zamiłowania do oszczędności i filmowego recyklingu, sfilmował spalenie prawdziwej stodoły, a następnie te walące się deski i płonące ściany wsadzał do bardzo, bardzo wielu filmów. Więc tak, będzie to tutaj... Dokładnie ten sam materiał. Vincent Price, który pojawia się we wszystkich nowelkach i dosłownie dezintegruje się w ostatniej, w drugiej nowelce gra najbardziej zaskakującą rolę, ponieważ druga nowelka należy do Petera Lorego oczywiście, ale Vincent Price pojawia się w znaczącej roli konesera dobrych win. W tym filmie właśnie dochodzi do pojedynku na smaki, pojedynku na znawstwo wina pomiędzy Peterem Lorem i. Vincentem Price. Em. I muszę powiedzieć, że oglądanie tego pojedynku to nie tylko wielka frajda tych aktorów, którzy po prostu cudownie bawią się swoimi rolami, ale także mała zapowiedź pojedynku czarodziejów, który pojawi się w tym samym cyklu kormanowskim, mianowicie w filmie Kruk. A zatem stay tuned, chodźcie także na inne filmy. Ale teraz przed Wami z tego ośmiofilmowego cyklu, z których na festiwalu mamy sześć tytułów, film. Numer 4 Opowieści niesamowite. Witajcie z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie na pokazie filmu pod tytułem Kruk. To jest film Rogera Kormana z roku 1963. Jest to film numer 5 w cyklu ośmiu adaptacji, jakie w latach 1960-1964 zrealizował właśnie Roger Korman, król kina klasy B. Zmarły niestety w tym roku, w wieku 98 lat, wedle prozy amerykańskiego mistrza XIX wiecznej niesamowitości, czyli Edgara Alana Poe. To jest film numer 5. W cyklu przynależy. Tuż po opowieściach niesamowitych, także pokazywanych tutaj na Octopus Film Festival, gdzie mam wielką przyjemność prezentować y, cykle adaptacji y, Poego. Y, natomiast jest to zdecydowanie jeden z najdziwniejszych y, filmów w tym cyklu, najbardziej niezwykłych. Sam Roger Corman przyznawał, że po zrealizowaniu czterech y, filmów w tym cyklu Paul Corman y, potrzebował pewnej zmiany. On ale także jego scenarzysta główny w tym cyklu, to znaczy Richard Matheson. I nie tylko, że wzięli na warsztat tym razem nie opowiadanie Poego, jak do tej pory, ale poemat Poego z 1845 roku pod tytułem The Raven, czyli właśnie Kruk. Poemat w zasadzie pozbawiony akcji, ponieważ jest on po prostu takim lamentem, pełnym żałoby i pełnym lęku, także przed takim puka przed pukającą dosłownie w okno śmiercią. To po drugie także film jest wyłamem jeżeli chodzi o ton w tych adaptacjach, ponieważ o ile w pierwszych trzech to znaczy w Zagładzie domu Asherów, w Studni w i w Przedwczesnym pochówku, no mamy do czynienia z opowieściami grozy po prostu. O tyle w czwartej części już zostaje wprowadzony także pewien humorystyczny aspekt. Myślę o opowieściach niesamowitych, ale nadal jest to groza. O tyle, w tym filmie numer 5 mamy już do czynienia w zasadzie z komedią. To znaczy, Korman postanowił razem z Mattesonem, że ten film będzie tak naprawdę jedną wielką zabawą, jednym wielkim żartem. Z konwencji horroru i z konwencji opowieści niesamowitej. A zatem jest to tak naprawdę fabuła całkowicie wymyślona przez Matesona. Fabuła, w której mamy taki motyw pojedynku czarnoksiężników, można powiedzieć, a także ich czasami niezbornych pomocników. I Mateson postanowił pójść na całość, Korman poszedł za nim i powstała po prostu komedia grozy, tak można powiedzieć. Jesteśmy wciąż na 4 lata przed nieustraszonymi zabójcami wampirów, w Romana Polańskiego i wydaje mi się, że ten film troszkę antycypuje właśnie ten koktajl grozy, kostiumu historycznego i po prostu humoru, jaki Polański zaserwuje trzy lata, lata później. Ten film, The Raven, ma także tę dystynkcję, że ma jedną z najciekawszych obsad w cyklu Corman-Poe. Przede wszystkim mamy tutaj Petera Lorego, którego już poznaliśmy w opowieściach niesamowitych, a zatem aktora, którego korzenie sięgają jeszcze kina przedwojennego, tak naprawdę, bo to przecież postać główna w M. Morderca. Ale który już właśnie wystąpił w opowieściach niesamowitych i zawsze wnosił i humor, i grozę swoją obecnością. Mamy oczywiście Vincenta Price, bez którego w zasadzie żadna z tych adaptacji poego się nie może obyć. Czyli takiego wyrafinowanego, trochę kampowego estetę. Ale jako trzeciego mamy Borisa Karloffa. Borisa Karloffa, czyli słynnego Frankensteina z filmu Jamesa Wayla, Znakomicie klasycznie wytrenowanego aktora, którego do szewskiej pasji na planie do, doprowadzały wszelkie próby improwizacji, w jakich szczególnie upodobał sobie Peter Lorre. Natomiast tutaj oczywiście mój ogromny ukłon i przeprosiny, ponieważ we wcześniejszej wersji tego wideo wstępu zrobiłem błąd i zamiast Boris Karloff mówiłem o Bel Beli Lugosim, czyli o twórcy oczywiście roli Drakuli, u Toda Browninga. Oczywiście obydwaj panowie wystąpili w kultowych horrorach Uniwersalu w latach 30, ale to w żaden sposób nie uprawnia tego błędu i przeskoku synaps, który zaowocował moim lapsusem. Także bardzo was serdecznie przepraszam, a jednocześnie gdzieś duchy Lugosiego i Karloffa muszą się śmiać, ponieważ no, nawet w słynnym filmie Ed Wood, Tima Bartona, jest scena, która pokazywała, że panowie ze sobą rywalizowali. Tam z kolei Martin Landau wcielał się w Belle Lugosiego i możecie zobaczyć ten, ten fragment, w którym ktoś z kolei nazywał go sidekickiem Borisa Karloffa. No więc niechcący może ze zmęczenia, może z ekscytacji, a może w wyniku jakiegoś czarodziejskiego wpływu, bo tego bym w przypadku Kruka nie wykluczał, ja także taki błąd popełniłem, jest on już po wsze czasy wyemitowany. Ale myślę, że panowie gdzieś tam w zaświatach się śmieją. Dziwnej obsady tego filmu, oczywiście, dziwną obsadę tego filmu domyka Jack Nicholson, wówczas bardzo młody aktor, który próbował się przebić w Los Angeles, którego Roger Corman poznał na warsztatach aktorskich, no i który już za parę lat zawojuje tak naprawdę nowe Hollywood, stworzy, czy będzie współtworzył nowe Hollywood, no bo przecież jesteśmy tak naprawdę na 5 lat przed Easy Riderem. Przed swobodnym miejscem, czyli przed filmem, którego Roger Corman ze swojego skąpstwa nie będzie chciał wyprodukować i potem będzie tego gorzko, gorzko żałował. Ale na pewno Easy Rider będzie takim manifestem kontrkultury, manifestem nowego Hollywood, przy którym te adaptacje Cormana Poego wydadzą się już bardzo, bardzo szacowne, może nawet troszkę przykurzone. Ale faktem jest, że diaboliczny uśmiech Jacka Nicholsona pojawia się także w tym filmie i jest to po prostu obsada przednia. Cały film tak naprawdę jest przednią zabawą. Jeśli chodzi o samego Kormana, ja serdecznie zapraszam Was do posłuchania specjalnego odcinka Spoilermastera, który powstał we współpracy z Octopus Film Festival. Ten odcinek nazywa się Roger Korman po prostu i powstał po to, żeby uhonorować pamięć króla kina klasy B który, tak jak wspomniałem, odszedł od nas w wieku 98 lat, ale jego kino pozostaje i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj prezentować właśnie na oktopusie filmy z tego cyklu, a w sobotę i niedzielę na żywo zapowiem dwa najsłynniejsze chyba filmy całego cyklu, czyli Maskę Czerwonego Moru i Zagładę Domu Aszerów, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, ponieważ był to film numer jeden w cyklu adaptacji poego dokonanych przez Rogera Cormana. Przed Wami fantastyczna zabawa, The Raven. Wszyscy, którzy dobrze znają Simpsonów, a zwłaszcza sezon drugi tego serialu, na pewno znają poemat, ponieważ tam w odcinku halloweenowym specjalnym cały ten poemat w zasadzie został odczytany i świetnie zilustrowany przez Simpsonów. Natomiast tutaj macie rzecz tak naprawdę bardzo, bardzo odległą od poematu poego, ale jakże zabawną, jakże ucieszną i pokazującą, że Roger Corman nie lubił się nudzić, nie bał się wyzwań i tak jak w swoich komediowych filmach grozy wcześniejszych, czyli w Wiatrze Krwi Bucket of Blood i oczywiście w małym sklepiku z horrorami z 60. roku, w którym także wystąpił Jack Nicholson, Corman lubił mieszać elementy grozy i humoru i tak także jest w tym filmie Kruk, The Raven, powtórzmy to z Vincentem Price'em, Peterem Lorem, Borisem Karlofem i y, Jackiem Nicholsonem. Bawcie się dobrze i do zobaczenia na żywo w sobotę. Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam was przed seansem filmu pod tytułem Grobowiec Ligei. To jest film z roku 1964, film, który domyka cykl Adaptacji prozy XIX wiecznego Mistrza Niesamowitości Edgara Alana Poe, jaki wyreżyserował w latach 1960 64 Roger Corman, król amerykańskiego kina klasy B, który niestety odszedł od nas w tym roku, w wieku 98 lat, ale ta retrospektywa ma oddać mu hołd. I cześć. Grobowiec Ligei jest filmem numer 8 w tym cyklu, jest ostatnim filmem tego cyklu. Ma z jednej strony wszystkie elementy, które przesądziły o sukcesie poprzednich, ale jest także w pewien sposób nowatorski, jest także w pewien sposób odmienny. Właściwie wszystkie wcześniejsze filmy cyklu powstawały w warunkach stricte studyjnych. Były kręcone przede wszystkim w sztucznych dekoracjach. Siedem pierwszych, sześć pierwszych filmów powstało w Stanach Zjednoczonych. Dwa ostatnie e, Maska Czerwonego Moru i właśnie ten powstały w Wielkiej Brytanii. E, ale o ile Maska Czerwonego Moru była dalej produkcją głównie studyjną, ze świetnymi zdjęciami zresztą Nikolasa Roga, o tyle Grobowiec Ligei jest filmem, w którym Corman postanowił odejść od stricte studyjnej, atelierowej inscenizacji i postanowił wyjść w plener. Postanowił Wyjść w plener brytyjski yy, i odnalazł znakomite plenery także z historycznymi budynkami i ruinami, yy, takimi romantycznymi, można powiedzieć, w hrabstwie norfolk. I zwróćcie uwagę, że ze wszystkich tych filmów, ze wszystkich ośmiu filmów kormanowsko-połowskich, ten jest tym, który w największej mierze dzieje się autentycznych plenerach na zewnątrz często za dnia i Korman znakomicie wykorzystuje atmosferę tego angielskiego pleneru z jego właśnie ruinami, przyrodą, niebem i oczywiście jest to wszystko bardzo ładnie połączone ze zdjęciami, które powstały w studiu Shepperton pod Londynem, ale jednak ten film ma taki swój własny osobny wygląd, swój własny osobny look. Opowiadanie Grobowiec Ligei dostarczyło pewnego szkieletu, jak to zazwyczaj w przypadkach tych adaptacji, ale warto zwrócić uwagę na nazwisko scenarzysty. Mianowicie tym razem adaptatorem nie był Richard Matheson, był nim Robert Towney. Bardzo ważna postać, ponieważ Robert Towney już 10 lat później będzie odbierał Oscara za scenariusz filmu Chinatown. Będzie także nominowany za takie filmy jak Grey Greystock. Czy ostatnie zadanie, i w trakcie tej ceremonii, kiedy właśnie odbierze statuetkę ze scenariusz do arcydzieła polańskiego, Tauni powie, że połowa tej sali, tutaj siedzącej na oskarach, to są wychowankowie szkoły filmowej Rogera Korman'a. Ja zachęcam serdecznie do posłuchania całego odcinka Spoilermastera o Rogerze Kormanie, który nagrałem i który jest dostępny na moim kanale. Tam o tym opowiadam więcej, ale zwracam uwagę, że to właśnie Robert Tauny napisał tutaj ten bardzo inteligentny scenariusz, i Robert Tauny był jednym z tych filmowców, którym po prostu Roger. Korman dał ich pierwszą filmową szansę. Vincent Price wygląda tu już starzej niż w innych filmach, przez te cztery, cztery dwie lata, ale jednak zestarzał się i ma także wyjątkowy look, polegający na tym, że nosi takie bardzo szczególne, ciemne. Ciemne okulary. Brytyjska ekipa, która pracowała przy tym filmie, mówiła, że sposób pracy Kormana, który pracował bardzo szybko i nie oglądał się na te wszystkie zastane, stare, konserwatywne metody hierarchii, jaka opowie, obowiązywała na brytyjskich planach filmowych, był obecnością odświeżającą dla tej ekipy, ponieważ nagle okazało się, że nie trzeba czekać koniecznie, aż Mistrz Oświetlenia coś orzeknie, czy aż cała ta drabinka hierarchii się wypowie. Tylko Korman mówił po prostu, Amerykańsku i po swojemu. Jest dobrze, kręcimy. I asystenci opowiadają do dzisiaj w różnych wywiadach dostępnych w internecie o tym, że to było fantastyczne i wyzwalające, że przyjechał ten reżyser amerykański, który nie przejmował się tą całą ceremonią brytyjskiej kultury filmowej, tylko po prostu kręcił. W filmie zobaczycie słynnego czarnego kota. Tak naprawdę tych kotów było kilka, często uciekały z planu, więc można dostrzec pewne małe różnice pomiędzy nimi, ale przede wszystkim zobaczycie Vincenta Price'a w świetnej formie, zobaczycie Kormana, który wieńczy poniekąd swój Cykl adaptacji Poego, podpisując ten film numer 8, ale także, no co tu dużo mówić, żegna się z tym cyklem, ponieważ więcej realizacji Poego już nie zrealizował. Dlaczego, jak sam powiedział, czuł, że w połowie lat 60. coś się mocno zaczęło zmieniać. W pierwszej połowie lat 60. młoda publiczność chętniej jeszcze chodziła na te niesamowite, często makabryczne adaptacje Poego, ale w połowie lat 60. nastroje kontkulturowe wzrosły, bunt natężał, kultura narkotykowa także się wzmocniła, wzmocniły się także gangi motocyklowe, i Korman czuł, że. Ta uwaga, młodej widowni przesuwa się w inną stronę. I nie jest przypadkiem, że zaraz potem zrealizuje film Hells Angels, właśnie poświęcony gangom motocyklowym, że zrealizuje film Gas i oczywiście film pod tytułem The Trip, który będzie odnosił się do podróży narkotykowej. Corman, jak dobry reżyser, przygotowujący się do realizacji, zapoznał się z tematyką, zażył raz z LSD i kino, które tworzył jako reżyser, także się zmieniło, bo wiedział, że Młoda publiczność będzie poszukiwała troszkę mocniejszych wrażeń niż kolejny film numer 9, 10 czy 11 z tymi motywami zakopania żywcem, mesmeryzmu. Podejrzanej magii i innych makabrycznych zdarzeń, jakie znacie tutaj, bo oglądacie filmy w tej sekcji, więc wiecie dobrze, czym był Edgar Allan Poe w połączeniu z Kormanem. Innymi słowy, macie przed sobą film, w którym Korman żegna się z Edgarem Allanem Poe, idzie już w trochę inną stronę w swojej karierze, ale zbiera wszystkie dotychczasowe elementy, dodaje element w postaci naturalnego pejzażu. Ale kręci film znakomity przez wielu, między innymi przez Martina Scorsesego, ceniony jako najlepszy w całym cyklu. A zatem przed wami The Tomb of Ligia, czyli Grobowiec Ligii.